Prezydent Rzeszowa napisał list do premiera informujący o tym, że w jego mieście ceny prądu wzrosną o 67%. A jak ceny prądu wzrosną w Lublinie? Mamy grupę zakupową, ale realizowaliśmy ten przetarg w maju, stąd ceny wzrosną tylko o 30%. Rzeczywiście te samorządy, które organizowały przetargi już na jesieni, mają przyrosty bardzo duże, rzędu 70, nawet 90%. I ten problem był omawiany na listopadowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Chcemy oczekiwać od ministra energetyki konkretnych działań, ale też i wskazań, jak zapobiec temu, by przenosić te zwyżkujące ceny energii na ceny usług publicznych. Tego nie chcemy robić, ale to jest naturalny skutek, jeśli oczywiście tego wzrostu cen energii nie zatrzymamy. Jeśli ceny energii w Lublinie wzrosną o 30%, to jaki to będzie miało wpływ na budżet miasta? 30% to nie jest jeszcze problem. Te kilka milionów jesteśmy w stanie znaleźć bez podwyższania cen usług publicznych. Ale jeśli przeprowadzimy ten przetarg w maju przyszłego roku, bo tak do tego będziemy się przymierzali i przyrosty będą takie jak w tej chwili na jesieni, nie da się utrzymać, nie da się zapobiec podwyżkom cen usług publicznych, przynajmniej tam, gdzie zużycie prądu jest szczególnie istotnym nośnikiem kosztów. Jest to problem wspólny i musi być rozwiązany w wypracowaniu, można powiedzieć, pewnej jednej spójnej koncepcji przez Ministerstwo Energetyki i tu przedstawicieli samorządów, jeśli nie chcemy, żeby oczywiście usługi publiczne drożały. Takie jak komunikacja, ale nie tylko. To dotyczy oświetlenia, to dotyczy kosztów funkcjonowania, na przykład oświaty. No tam, gdzie jednak oświetlenie jest elementem również zapewniania bezpieczeństwa, nie tylko oczywiście sprawności funkcjonowania miasta. A czy na przykład samorządy nie mogłyby w pewnym sensie partycypować w rozwoju energetyki odnawialnej i z tego czerpać korzyści, jak gdyby tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, które będą powodowały, że miasto będzie miało swój własny prąd? Znaczy, na to już jest za późno. Ten proces oczywiście, gdyby można było przewidzieć wzrostu cen, zapewne kilka lat temu skłonił nas by do takich inwestycji, choć one są nieracjonalne, bo jest energetyka zawodowa, która powinna tego typu inwestycje realizować z uwzględnieniem tego, że cena jest jednak tutaj szczególnie wrażliwa w obszarze usług publicznych. Dla przykładu w Lublinie mamy producentów i energii cieplnej, energii elektrycznej po stronie sektora publicznego i po stronie sektora prywatnego. My jesteśmy tylko tym, który przesyła ciepło i jednocześnie oczywiście odbiorcą, konsumentem energii elektrycznej. Nie planujemy tego typu inwestycji, natomiast zapewne w niektórych miastach zainteresowanie tego typu inwestycjami może być.